Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Po raz kolejny z okazji Światowego Dnia Chorego Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowuje spektakl teatralny Puste Krzesło. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na rzecz wejherowskiego hospicjum pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza. Po raz kolejny samorządowcy, dyrektorzy szkół i działacze z miasta oraz powiatu wejherowskiego pojawią się na scenie jako aktorzy. I po raz kolejny robią to w szczytnym celu. Z okazji Światowego Dnia Chorych wystąpią w spektaklu pod tytułem Puste Krzesło w reżyserii Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. Przedstawienie jest na podstawie powieści kryminalnej Joe Alexa, czyli Macieja Słomczyńskiego, czyli jest to powieść kryminalna właśnie, którą przynosimy na deski teatru. Będzie więc kryminalnie, sensacyjnie, z nutką zagadki, która rozwiąże się dopiero na końcu. Na scenie zobaczymy osoby kojarzone z życia publicznego ziemi wejherowskiej. W rolę bohaterów wcielą się Bartłomiej Czyżewski, Bożena Konradi, Marcin Drewa, Beata Rutkiewicz, Leszek Winczewski, Jadwiga Jędrej, Rafał Dębski, Piotr Bochiński, Ryszard Nalepka, Marcin Zacholski, Bogusław Kaczmarek, Tomasz Grot, Paulina Angel, Bogdan Tokłowicz oraz Rafał Szlas i Renata Twartuś. Ja zawsze lubię wyzwania i zawsze się godzę na takie akcje typu spektakl jeszcze w tak szczytnym celu. Wyobrażałam sobie, że ta rola będzie troszkę mniejsza. Okazało się, że jednak trochę na scenie jestem, ale jeszcze póki co tremy dużej nie ma. Bilety w cenie 20 zł można nabywać w siedzibie wejherowskiej Biblioteki Miejskiej. Zebrana kwota zasili konto hospicjum świętego Judy Tadeusza. Premiera spektaklu odbędzie się 18 marca o godzinie 18 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Od 1 marca bieżącego roku Matka Boża Wejherowska została oficjalnie ustanowiona patronką całego powiatu wejherowskiego. W starostwie odbyło się oficjalne odczytanie dekretu. W dniu 12 lutego bieżącego roku starosta wejherowski Gabriela Lizius wspólnie z przewodniczącą Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszardem Czarneckim zwróciła się z prośbą do metropolity gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia o przyjęciu Matki Bożej Wejherowskiej za patronkę powiatu wejherowskiego. W odpowiedzi ksiądz arcybiskup już w dniu 17 lutego wydał dekret ustanawiający z dniem 1 marca 2016 roku Matkę Bożą Wejherowską patronką powiatu wejherowskiego. Jest to dla nas ogromna radość, że po wielu latach uchwała Rady Powiatu z 1 marca 2002 roku została wykonana. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że mamy właśnie Matkę Bożą, uzdrowicielkę na duszy i ciele, jako patronkę wszystkich mieszkańców powiatu. A święto patronalne będzie obchodzone zawsze w pierwszy odpust w niebowstąpienia na Kalwarii Wejherowskiej. W starostwie odbyło się spotkanie, podczas którego starosta Gabriela Lizius w obecności przewodniczącego Rady Powiatu, ojca Daniela Szustaka i dziekana wejherowskiego księdza prałata Daniela Nowaka odczytała dekret. Jak powiedział ojciec Daniel Szustak, jest to wielka radość dla wszystkich. Dla mnie jako kustosza jest to wielka, wielka radość, że Matka Boża będzie patronką nie tylko tego miasta, ale całego powiatu. Bo myślę, że Matka Boża chce te łaski wypraszać nam wszystkim, bo to jest takie jej zadanie. Być tam, gdzie są jej wierni, tam, gdzie są ci, którzy ją kochają. Święto patronalne powiatu wejherowskiego w dniu odpustu w niebowstąpienia pańskiego na wejherowskiej Kalwarii będziemy obchodzić 8 maja 2016 roku po raz pierwszy jako święto patronalne Matki Bożej Wejherowskiej, patronki powiatu wejherowskiego. W auli 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyła się gala sportu. W tym roku nagrody finansowe otrzymało 12 trenerów oraz 27 zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2015. W auli 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyła się gala sportu. W tym roku nagrody finansowe otrzymało 12 trenerów oraz 27 zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2015. Żeby dzisiaj tutaj się znaleźć w tym gronie, to było, trzeba było zająć co najmniej 5. miejsce w Mistrzostwach Polski. Także tutaj 90% dzisiejszych uczestników to są zawodnicy, którzy zdobyli medale Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach, bo faktycznie w tym roku po raz pierwszy jest niesamowite duże spektrum różnych konkurencji sportowych. W tym roku dyscyplin sportu było sporo i były one bardzo zróżnicowane. Między innymi biegi na orientację mają chyba najwięcej swoich przedstawicieli, ale mamy również lekkoatletów, mamy jeźdźców, mamy sporty walki, czyli jest kickboxing, jest boks i jest również karate, także tutaj bardzo duże grono, ale również mamy przedstawicieli
sportów zespołowych. Powiat wejherowski na nagrody finansowe przeznaczył 28 tysięcy złotych. W ten sposób podziękowano wyróżniającej się kadrze sportowej i szkoleniowcom za wysokie osiągnięcia w wielu dyscyplinach oraz zapromowanie ziemi wejherowskiej na sportowych arenach w kraju i poza jego granicami. Sport jest najlepszym nośnikiem promocji, dlatego też co roku wyróżniamy i nagradzamy najlepszych sportowców i najlepszych trenerów. Bo też tych wyników sportowych niejednokrotnie nie byłoby, gdyby nie było dobrych trenerów. Dlatego też zauważamy tych trenerów, im dzisiaj chcemy pogratulować i podziękować za tą ich ciężką, całoroczną pracę. No i też wyróżnić tych sportowców, pokazać ich przede wszystkim, którzy mają największe osiągnięcia. Dyplomy i statuetki wyróżniającym się trenerom i sportowcom wręczali starosta wejherowski Gabriel Alizius, przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, etatowy członek zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Till oraz przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Wejherowskiego Robert Lorbiecki. Można już zapoznać się z projektami, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego 2016. Konsultacje trwają do 11 marca. Można już zapoznać się z projektami, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego 2016. Wszystkie projekty znajdują się na stronie internetowej www.wejherowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Komisja po konsultacjach zweryfikowała pozytywnie 27 projektów, z czego 16 projektów inwestycyjnych i 11 projektów nieinwestycyjnych. Z przykrością muszę stwierdzić, że 11 projektów komisja musiała odrzucić z przyczyn proceduralnych, formalnych. Kto może złożyć pisemne uwagi do projektów i do kiedy trwają konsultacje? Konsultacje społeczne już trwają, do 11 marca. Wszyscy mieszkańcy Wejherowa mogą na stronie internetowej wejherowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski zobaczyć listę projektów i konsultacji. Są to projekty zweryfikowane pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Tam można się z nimi zapoznać i do 11 marca wnieść uwagi na piśmie do Urzędu Miejskiego do godziny 15.30. Czy konsultacje są mieszkańcom potrzebne? Bardzo potrzebne. Każdy mieszkaniec może zobaczyć te wnioski. Ja zachęcam do tego, aby te wnioski sobie zobaczyć, bo są ciekawe. Jest 27 wniosków i warto się z nimi zapoznać, czy w jakikolwiek sposób wnioski nie zakłócają tego, co jest w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Po zatwierdzeniu projektów przez prezydenta Wejherowa 17 marca zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta. Mieszkańcy Wejherowa od 25 marca do 7 kwietnia w trakcie głosowania wybiorą najciekawsze dla siebie projekty. Przypominamy również, że podczas tej edycji budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy, a mianowicie jeden na projekt inwestycyjny, a drugi na nieinwestycyjny, tak zwany miękki. Nowe mikroprzedsiębiorstwa, regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020. To temat nadzwyczajnej sesji w powiecie wejherowskim. W celu przystąpienia do programu należało szybko uzyskać zgodę radnych. 10 marca upływa termin składania wniosków przez samorządy do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie nowego programu aktywizacji osób bezrobotnych o nazwie Nowe Mikroprzedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Było to powodem zwołania nadzwyczajnej sesji powiatu, bowiem radni musieli w trybie nagłym podjąć uchwałę zawierającą zgodę na przystąpienie do programu. W związku z tym, że aplikujemy o środki unijne na wsparcie i rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych, dla tych też z niepełnosprawnościami i do 10 marca musimy złożyć projekt do Urzędu Marszałkowskiego, a uchwała jest to uchwała, która wyraża zgodę Rady Powiatu na zawarcie porozumienia z Powiatem Puckim, Powiatem Kartuskim oraz dwoma podmiotami niepublicznymi, czyli Powiatowym Cechem Rzemiosł tutaj w Wejherowie i Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach. Projekt obejmuje swym zasięgiem aż 3 powiaty. Wnioskodawcy spodziewają się, że otrzymają dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych, z czego ponad połowa przeznaczona będzie dla bezrobotnych z powiatu wejherowskiego. 37 utworów wpłynęło na czwarty turniej jednego wiersza organizowany w Bolszewskiej Bibliotece. Twórców oceniano w 4 kategoriach wiekowych. W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie odbył się czwarty gminny turniej jednego wiersza. Po raz drugi konkurs odbywał się pod patronatem wejherowskiego starostwa powiatowego, a po raz pierwszy miał rangę regionalną.
Konkurs organizowany jest co roku, cieszy się powodzeniem, co roku przybywa uczestników. Wiersze są pisane w języku polskim i kaszubskim. Do tegorocznej edycji turnieju wpłynęło 37 wierszy w 4 kategoriach wiekowych. 7 autorów w kategorii dla dorosłych, 4 autorów ze szkół ponadgimnazjalnych, 11 w kategorii dla szkół gimnazjalnych i najwięcej, bo 15 autorów w kategorii szkół podstawowych. Mój wiersz akurat napisałem o przyjaciółce kukułce. To jest o kukułce, która śpiewa w lesie. Zgodnie z werdyktem komisji, nagrodę główną w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych otrzymała Jessica Mering. W kolejnej kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych nagrodę główną przyznano Annie Wiczling. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę główną otrzymała Klaudia Walczak, natomiast w kategorii osób dorosłych laureatką została Daniela Polasik z Koleczkowa. Po zakończeniu części konkursowej odbyła się promocja najnowszego tomiku poezji Marii Wiśniewskiej pod tytułem I w imię Boże oraz otwarto wystawę pod tytułem Wiosna w malarstwie autorstwa członków Koła Pasji Twórczych działającego przy bolszewskiej placówce. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbył się trzeci Sabat Kaszubski. Podczas spotkania panie dowiedziały się m.in. o roli kobiety we współczesnym świecie. Niejako przy okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zorganizowano trzeci Sabat Kaszubski. Panie przybyły do muzeum, aby dowiedzieć się ciekawostek o kobietach w różnych kulturach, aby porozmawiać oraz zaprezentować najnowsze modele latających mioteł. Sabat kojarzy nam się zazwyczaj z czarownicami przedstawionymi w straszny sposób w bajkach. My staramy się przedstawić czarownice współczesne w sposób nietypowy, bo zmieniła się definicja czarownicy. Czarownica to jest kobieta, która czaruje swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, oczywiście może też urodą czarować. I to jest osoba, która pokazuje pewne kierunki, może się pochwalić pewnymi dokonaniami. Zapytaliśmy panie, dlaczego biorą udział w sabacie oraz skąd pomysł na stroje. Mamy nowy przedmiot na naszym kierunku, to jest kultura i historia Kaszub. I to taki po prostu początek tego przedmiotu z przytupem. No, typowo czarownica, no po prostu postanowiłyśmy być czarodziejskie razem z włosami, więc... Troszeczkę wiosennie nie dało, żeby rozkwitły nam tutaj brzuski, dlatego akcent trochę zielony i każda, tak jak widać, peruka i pod kolor peruki kolor tych naszych mioteł. W trakcie spotkania Adam Hebel przedstawił sketch na temat dzisiejszych kobiet. Odbyły się również prelekcje Weroniki Korthal-Startas, Benity Grzenkowicz-Ropela oraz Danuty Detlaw. Oprócz tego odbyła się prezentacja kulinarnych wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich z Kostkowa oraz konkurs na najciekawszy sprzęt do latania. Na 5. piętrze wejherowskiego Olimp Resort & Spa odbyła się prezentacja zawodników WKS Gry Wejherowo. W rundzie wiosennej zagra aż 10 nowych zawodników, którzy mają bogate doświadczenie. Na 5. piętrze wejherowskiego Olimp Resort & Spa odbyła się prezentacja zawodników WKS Gry Wejherowo. Przypomnijmy, że żółto-czarni obecnie zmagają się na szczeblu drugiej ligi. Podczas spotkania obecne były władze powiatu wejherowskiego z Gabrielą Lizius na czele. Prezes Gryfitów podkreślał, że to dzięki pomocy finansowej lokalnych samorządów piłkarze mogą kontynuować zmagania. W rundzie wiosennej zagra aż 10 nowych zawodników, którzy mają bogate doświadczenie. W barwach żółto-czarnych zagrali już kilka sparingów. Widać po prostu, że zgrywają się jako drużyna bardziej intensywnie, a mówiąc szczerze, w tej chwili każdy walczy o przysłowiową jednostkę, o bycie przysłowiowej jednostki. Dla każdego zawodników nie jest wiadome, bo jak tutaj stwierdziliśmy, te dwie drużyny są prawie że jednakowe, możemy ich wymieniać na boisku. Runda wiosenna dla wejherowskich piłkarzy jest decydującą. Podczas meczy gryfici walczyć muszą o każdy punkt, aby utrzymać się jak najwyżej w tabeli. Trenera Piotra Rzepkę zapytaliśmy, jakie są cele drużyny na nowy sezon. Wygrać jak najwięcej meczów, zagwarantować utrzymanie nie tylko jakieś tam na stykowo, tylko tak pewnie, żeby w pewnym momencie dać radość i odwdzięczyć się naszym kibicom za te wszystkie przykre chwile, które mieli przez nas jesienią, żebyśmy byli w stanie to zrekompensować na wiosnę. Starosta Gabriela Lizius podkreśliła, iż WKS Gry w Wejherowo to klub promujący powiat wejherowski i nie tylko. Bardzo chętnie wspieramy kluby wejherowskie. Niedawno podpisaliśmy kilka umów na właśnie wsparcie tych wszystkich naszych klubów. No, Gry w Wejherowo to jest szczególna drużyna, to jest największy nasz klub i bardzo się cieszymy, że jest w drugiej lidze. Będziemy trzymać kciuki, kibicować, żeby w tej drugiej
drugiej lidze się utrzymał. Dzisiaj życzymy zawodnikom samych sukcesów, wielu bramek i najwięcej wygranych meczy, ile tylko będzie można. A czy sama starosta zjawi się na meczach wejherowskiej drużyny? Tak, na pewno się pojawię na którymś z meczy. W zeszłym roku byłam na pierwszym. W tym roku no nie obiecuję, na którym będę, ale na pewno będę, bo zawsze jestem na którymś z meczy. Nie na wszystkich, ale kilka razy na pewno się pojawię. Zapytaliśmy również zawodników WKS, co chcą wnieść na boisko w nowym sezonie. Jak najwięcej jakości i przede wszystkim pomóc tutaj drużynie, żeby utrzymała się w drugiej lidze. Na pewno nowe nadzieje na to, żeby było lepiej niż w pierwszej rundzie. Mamy coś do udowodnienia sobie, kibicom, dlatego czekamy z niecierpliwością. Tydzień musimy poczekać, bo Kocimski się wycofał, mieliśmy jechać normalnie ci na wyjazd, natomiast zespół z Brzeska się wycofał. Mamy 3 punkty walkowerem dopisane, czekamy, za tydzień startujemy u siebie. Nazwiska zawodników, którzy zagrają w rozgrywkach wiosennych, przedstawiają się następująco. Adrian Klimczak, Filip Sosnowski, Przemysław Szur, Łukasz Nadolski, Paweł Czychowski, Krzysztof Wicki, Tomasz Lewandowski, Piotr Okuniewicz, Przemysław Mońka, Maciej Dampc, Wiesław Ferra, Dawid Leleń, Jacek Wicon, Piotr Łysiak, Dawid Tomczak, Maksymilian Kenner, Piotr Kołc, Mateusz Kuzimski, Kamil Jakubowski, Maciej Koziara oraz Paweł Brzuzy. Panom życzymy przede wszystkim celnych strzałów, wygranych meczy oraz utrzymania się na najwyższym miejscu w tabeli. Przypominamy również, że pierwszy mecz o punkty w wiosennej rundzie już 12 marca, oczywiście na Wzgórzu Wolności. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.